A w dzisiejszym odcinku spojrzę na sufit, spojrzę na podłogę i będę miał problemy. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj nowa seria na moim kanale, czyli gierka Portal 2. Pewnie w większości wam już znana, jakże naprawdę fajna. Ja tutaj już tą grę dawno temu na singlu jeszcze nie przeszedłem. Na singlu nie przeszedłem tej gry, ale na kooperacji tak. Tak więc zamiast nagrywać kooperację, nagram singla. Singla nagram aż do końca. Nie będzie to zbytnio długa seria, myślę, że maksymalnie około 15 odcinków z tego będzie, ale myślę, że warto. Seria Portal, jeśli znacie, sami wiecie, że góruje tutaj humor, góruje tutaj naprawdę śmiech, zabawa. Gierka idealna na takie głupie, brzydkie dni, jakie są akurat teraz. Ale posłuchajmy teraz. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. I to mi się w tej grze bardzo podoba. Feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. I to ta muzyka w tej grze przepięknie, to wszystko jest zrobione. Now please return to your bed. Dobra. Tutaj wszystko to jest zmontowane, to jest tak przepięknie zrobiona gra, którą po prostu trzeba zagrać, po prostu trzeba. Naprawdę warto. What the fuck? Anyone in there? Hello? Ha! Ah! Oh god, you look good. Looking good actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm, stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. I gra tego robocika Wetleya. To jest najlepszy dialog, jaki kiedykolwiek można było słychać. Can you hear me? Najlepszy akcent, jaki można było dopasować do postaci tego robocika. To jest przewspaniale tutaj wszystko zrobione. Ja mam nadzieję, że seria będzie fajna. Some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying? At all, does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Tak. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Wolę skakać. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. Ty nie masz luk. How you doing down there? You still holding on? Nie. The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Whoa, prawie że spadł. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Spadł. Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Dobra. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? Gdzie? I've got enough space. No, masz trochę miejsca. Just gotta get through here.
I just can't concentrate. Lepiej się skup, bo nas zabijesz. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, now I hit that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. No, piszę chyba. Dobra. Ej, to się nie otwiera. What the fuck, co ty robisz? Good news, that is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm gonna attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Yeah. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Trzymam się. Wow, że fuck. Ach, mamy teraz czas. Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Kibel! We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. Dobra, otwórz drzwi. And emergency testing will begin in 3, 2, 1. Dobra, chyba mamy trochę czasu dla siebie. Tak więc portal, jak sama nazwa wskazuje, będziemy robić portale. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. You have just passed through an Aperture Science Material Emancipation Drill, which vaporizes most Aperture Science equipment that touches it. Ach, tak więc zaczniemy robić sobie portale. Tutaj jest przewspaniałe połączenie dźwięku z grą. Tutaj jest przewspaniałe połączenie fabuły z zabawą, uśmiechem, śmiechem. Wszystko co się chce, to jest naprawdę fajnie. And apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Cóż. Aha. Nie, pierw miałem wziąć... Aha. Powrót. Tak, teraz. Właśnie tylko chodzimy i to jest taki jakby tutorial podstawowy. A dopiero później będzie można fajnie się zabawić portalem, gun portalem, który będzie robił właśnie portale. I wtedy będzie naprawdę fajna zabawa. Tutaj bardzo ważne jest to, abyście czytali i zrozumieli tekst, ponieważ tutaj to wszystko jest właśnie połączone z tym. To jest naprawdę tutaj przewspaniale zrobione. Ja tą grę będę kontynuował, mimo nawet jeśli będzie miało mało wyświetleń, to i tak będę kontynuował. Before re-entering a relaxation halt at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Mhm. Dobra. Idziemy dalej. To jest naprawdę gierka warta zagrania. Szczerze mówiąc, nie znam innej żadnej gry, której się uśmiałem tak mocno jak w tej. Co to było? To mi się udało. Nie. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids.
Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics to share. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the Laws of Robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Mamy działo portalowe. No, tak jak mówiłem, w żadnej gierce jeszcze nie uśmiałem się tak mocno jak w tej. Tutaj jeszcze jest przewspaniałe zakończenie, a zwłaszcza piosenka na koniec jakoś mi siadła do ucha, dalej ją pamiętam. No niestety gierki nie przeszedłem, ale na necie oglądałem Portala trochę, właśnie końcówkę, i ta muzyka mi się zapamiętała bardzo, bardzo mocno. What the fuck, shit. No cóż. Kto co woli. No i właśnie o tym mówię, tutaj to jest bardzo humorystyczny sposób, fajnie to wszystko pokazane. Chwila, gdzie ja mam iść? Tutaj jest ten. Nie wiem, czy mi coś to da. I am mądry. Ta gra po prostu powala swoją oryginalnością. Czekajcie. No, chodź tu. No. Jeszcze jedno. To jest naprawdę bardzo oryginalna gra. Na jej bazie powstało naprawdę mnóstwo. Any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Wow, 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 wow. Ups. Właśnie na bazie tej gierki powstało mnóstwo minigier. Czekajcie, a tam co jest? Chwila. Nie wiem co. Tak więc właśnie na bazie tej gry powstało mnóstwo innych minigier podobnych, ale ta gra jednak już zrobiła jakąś furorę. Ta gra naprawdę stała się bardzo znana. Jeszcze kilka lat temu była zawsze bardzo długo, przez bardzo długi czas na numer 1 jako najlepsza gra. I naprawdę teraz ma ocenę bardzo dobrą. 9 coś, jeśli się nie mylę. To jest bardzo, bardzo wysoko. Tak więc gierka naprawdę fajna. Ale jeszcze gram. Please avoid unsheltered testing areas, wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Może się wydawać, że ja nieraz nie czytam tekstu, a mimo że wam kazałem czytać, ale to chodzi o to, że ja słucham i jak coś to potrafię zrozumieć, ale nie, nie o tym teraz. Nie o to chodzi. Aha, przycisk. Coś włączyłem! Dobra, mam. To trzeba... No po prostu trzeba pomyśleć. Aczkolwiek to jest takie miłe myślenie. Naprawdę, naprawdę wspaniała gierka. Polecam wszystkim, naprawdę wszystkim pograć. Jej! Nie wiem co zrobiłem, ale się udało. Dobra, idziemy dalej. Ach, nie będzie tutaj jakiegoś strzelania, jakichś spektakularnych akcji. Dobra, będą później, chociaż na kooperacji były, ale... All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low-power environments of as few as 1.1 volts. Tak więc na kooperacji były kilka takich bardzo fajnych skoków daleko i myślenia takie dynamiczne, spektakularne, można powiedzieć wprost. Ale nie wiem jak to było na singlu, bo nie przeszedłem do końca, tak jak już mówiłem. Tak więc zobaczymy co to będzie. Dla mnie też to będzie miłe zaskoczenie na pewno. Zastosowanie pędu mam jakieś zrobić, dobra. Chyba widzę o co chodzi, aczkolwiek sam nie wiem. Aha, wiem chyba. Halo! Fuck yeah. Ale ten tego. Aha. Teraz muszę zrobić...
Czekajcie, nie mogę tutaj spaść. Albo niech pierw to poleci, a dopiero później ja. Ta-da! No to jest właśnie fajne w tej gier, to naprawdę oryginalny, wspaniały pomysł. Wspaniała zabawa, naprawdę wspaniała. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Tak może zmylić te, to właśnie takie przemijanie, takie dziwne ruchy tego, no, dziwne ruchy kamery, bo musi to jednak się zmieniać, aczkolwiek, no cóż. Chyba będę musiał tak jakoś skoczyć. Nic nie widzę. Yeah! Udało się. Nie, nie udało się. No! No! Aha. A, nie, dobra. Idziemy dalej. I chyba znowu muszę tam skoczyć. O, leżym pole... Nie, nie tu. Tu. Prawie. Wow, ale walnąłem. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. I właśnie, te teksty nieraz pozwalają powalić naprawdę na kolana. Bardzo fajnie to jest zrobione. Cieszę się, że mogę nagrać tą gierkę i wam pokazać, mimo pewnie, iż większość z was miała okazję zagrać, czy to na singlu, czy na kooperacji. No ale jednak, cóż. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Ale... Ja nie mam uszkodzenia mózgu. Dzięki ziom, chociaż trochę mi pomogłeś. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my never, management never, rail, ever. Or I would die. But we're out of options here. So get ready to catch me, all right? On the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. Mm-hmm. On three. Ready? One. Two. Three. That's high. It's too high, isn't it? Really? That. All right. Going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay. Ready? One. Catch me! Catch! Ow! Ow! I am not dead. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Gdzie? A tu. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Nie. No dobra. I can't. Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. Right open. While your back was turned. And off we go. Look at this! No rail to tell us where to go! Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Hold on though, where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Oh no. Yes, hello, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving. To jest najlepsza postać, jaka mogła kiedykolwiek powstać w jakiejkolwiek grze. Pan Whitley, normalnie. Chciałbym się mieć takiego robocika w domu. Mimo iż niezbytnio inteligentny. To jednak fajnie. In order to escape, we're gonna have to go through her chamber. And she will probably kill us if she's awake. Jaka ona? Też jestem dziewczyną, bo tutaj się gra kobietą. Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't wanna do it. I don't wanna go in there. Don't go in there. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not gonna believe this. A human. I know. I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where, absolutely nothing happened. And then there's us escaping now, so that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch him.
jump! Actually, look at it. That is quite a, that's quite a distance, isn't it? Okay, you know what? Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Ah! Oh, still held! Still being held. That's a great job. You've applied the grip. We're all fine. That's tremendous. Dobra. I just looked down. I do not recommend it. Ah, I've just done it again. Nie, patrz. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing. All right, but don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Masz podłączyć się. Let there be light. That's God. He's quoting God. Oh, look at that! Turning. Ominous. But probably fine, as long as it doesn't start, you know, moving up. Now. Escape pod. It's moving up. Okay, no, don't worry. I've got it. This should slow it down. No, makes it go faster. Uh-oh. What the fuck? Power up initiated. Okay, don't panic! Alright, stop panicking. I can still stop this. There's a password. Okay, it's fine. I'll just hack. It's not a problem. A. L. Okay. A C. Don't want takie hasło! Wait, did I do B? Do you have a pen? Start writing these down. Power down. Up, complete. I don't... Okay, let's see. Alright, new plan. Act natural. Nothing wrong. Hello? Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Yeah. Ja nie pamiętam! What the fuck? No! Okay, look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind no. us. For science. You monster. Ty nauczył o kurde ten. I will say that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Oops. Czyli że ja zabiłem tego dziwnego robota, który nie potrafi nic mówić. What the fuck? Jakim cudem ja jeszcze żyję? Tylko Stilgar tak potrafi. Here we are. The incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old times. Lololololol, zaczynam się bać. Nie, ja idę dalej, ja idę. Przechodzisz! Mam cię! Uhu! Mam wieżyczkę w rękach! What the fuck? Zaczynam się bać. Dzięki, że mi pomaga. Dzięki, też cię lubię. Tam dwa portale! There should be a way back to the testing area up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me, again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less.
I don't have the actuarial tables in front of me. Coś lagowało. Dobra, idziemy dalej tak naprawdę. Tutaj? Nie. Co ja nabroiłem? Yeah. Wychodzimy. Nie wiem, gdzie mam iść. Pomyślmy. Myślałem, że można tak sobie poprzeskakiwać. Chyba mam. O, tu. Wow. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. No cóż. Myślę, że będzie fajna seria. Mam chociaż taką nadzieję. Mimo, że nie będzie tutaj strzelania, że nie będzie tutaj zbytnio takich fajnych akcji, które się wszystkim widzom na pewno podobają, to będzie trochę zabawy. Może nie na początku, ale na pewno później. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Aha. Mam broń! O, prawie żebym się zabił. Dobra, tylko co ja mam zrobić? Aha. Ale nie, moi drodzy widzowie. Tutaj na pewno później będzie o wiele bardziej emocjonująco i o wiele na pewno fajniej. Ale mam nadzieję, że będzie oczywiście fajnie. Tak więc zapraszam was na inne moje filmiki. Tutaj też wam obiecuję, będzie fajniej na pewno i nagram do końca. Tak więc oczywiście życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.